Osobita, o właśnie, młodzież oddziału Racibórz, nie? Bo ja też jestem młodzieżą z oddziału Szczecin, mając wiek 67 lat. Będąc emerytem i patrzę na tę młodzież z Raciborza. Bardzo mnie cieszy, że mimo wieku najważniejszy jest duch i to, że chcemy lotować i osiągnąć sukcesy. W związku z tym chcę przekazać puchar, który wczoraj przed północą od prezesa okręgu bloki odebrałem w Krasonej go Kędzierzyna Koźla, jadąc ze Szczecina do Raciborza. Chcę przekazać puchar w imieniu właśnie okręgu Opole Południe. Stulecie oddziału PZHG-PR Raciborz. Dużo zdrowia oraz dalszych sukcesów lotowych w nadchodzących sezonach. Życzy zarząd okręgu Opole Południe rocznik 2022. A teraz chciałbym przekazać kolejny puchar, ale z taką dedykacją. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, oddział 0147 Raciborz. Z okazji stulecia istnienia oddziału najlepsze życzenia, sukcesów lotowych składa oddział 309 Szczecin, sekcja Niebuszewo. Taką zgodę otrzymałem przedwczoraj na zebraniu sekcji. Mówiłem, że jadę na jubileusz taki piękny. Mówię, doczekajmy. I dostałem, że tak powiem, predyspozycję, żeby taki puchar wręczyć dla oddziału Raciborz z okazji takiego pięknego jubileuszu. Dziękuję bardzo. Też taki epizod. Mój brat był menadżerem najlepszych polskich artystów przez ponad 38 lat dokładnie. I 6 lat temu na estradzie, prowadząc koncert Don Basyla, po prostu upadł. I leżał pół roku w śpiące farmakologicznej, po prostu nie żył. Po tym wszystkim, jak wyszedł, nie będę też opowiadał historii, ale powiem wam, że u mnie w Gołębniku gościli tacy ludzie, artyści, jak Marcin Daniec, Krzysztof Krawczyk, Kabaret Otto. Przyjeżdżali na loty i fascynowali się hodowlą, bo on po prostu też pomagał mi przez wiele lat. W nocy dzwonił z każdego miejsca, czy śledził, jak były loty Świnoujście i informował mnie o warunkach do wypuszczania gołębi. To jest niesamowite, czy po prostu jak miałem jakieś problemy w Polsce, w sensie miał wszędzie kontakt i załatwiał te sprawy takie, które niekiedy były trudne, żeby ktoś przyszedł na odlot i potwierdzić ten nasz odlot, żeby był lot udany. To się nie da opowiedzieć. Ale wrócę do tego, jak przyszedł z tego szpitala i nie wiedział, co robić. Ja mu po prostu zaproponowałem, żeby zabić czas, to żeby zrobił sobie gdzieś jakąś działkę, kupił, zrobił gołębi. I powiem wam, że on zaczyna osiągać lepsze wyniki ode mnie. To jest 3 lata w związku. To niesamowite, to też jest dar po prostu, że zajął się czymś innym ze względu na swoje zdrowie, bo to tak naprawdę to życie jest kruche. I też mu jestem wdzięczny. Ja wiele razy mówiłem na jubileuszach o tym, o jego pracy na rzecz oddziału Raciborz. Też był członkiem oddziału Raciborz, mieszkając w Szczecinie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Chciałbym jeszcze teraz przed powiatem wręczyć odznaczenia nadane przez